odejdę trochę od tego kursu, że tak powiem, który tutaj przedstawiam. Sięgnę do współczesnej zupełnie sprawy, ponieważ ona jest bardzo głośna, a wymaga właściwie pełniejszego wyjaśnienia. Oczywiście jest to sprawa Romana Protasiewicza, porwanego razem z samolotem w Białorusi. Ale to nie jest sprawa sprzed paru dni. To jest sprawa, której źródła znajdują się 100 lat temu, nawet trochę więcej niż 100 lat temu. Skąd się to wszystko wzięło? To, co obrazuje porwanie tego dziennikarza, przecież on zajmował się tylko podawaniem prawdy. Dziennikarz, który zajmuje się podawaniem prawdy, jest to człowiek po pierwsze bezstronny, a po drugie jest to człowiek, którego nie można karać za prawdę. Jakkolwiek bardzo często, no ja sam byłem karany za prawdę, więc jakkolwiek bardzo często, ale to w systemach totalitarnych za tą prawdę się karze. Tylko takie epizody są skutkiem długotrwałych procesów i to znacznie ważniejszych procesów. Źródło porwania tego samolotu przez Łukaszenkę mieści się w roku 1920. To jest początek całej tej afery. Ta afera oczywiście dotyczy nie tylko Protasiewicza, ona oczywiście ma skutki o wiele, wiele szersze, bez porównania szersze, ale w całej tej panoramie skutków mieści się Protasiewicz. Co nastąpiło 101 lat temu? Nastąpiło podpisanie traktatu w październiku 1920 roku, nastąpiło podpisanie traktatu na razie jeszcze zaprzestania działań wojennych, jeszcze ten traktat nie był w pełni przygotowany, który kończył wojnę polsko-radziecką. Jakaż była sytuacja wówczas? Sytuacja była bardzo prosta. Trzy mocarstwa rozbiorowe, te, które rozebrały Polskę przez następne ponad 100 lat, tą Polskę w mniejszym czy większym stopniu więziły, które właściwie błędnie powiedziałem, nie Polska Rzeczpospolitą, które rozebrały Rzeczpospolitą między siebie. Tą główną częścią tej Rzeczypospolitej była Polska i one upadły, przestały zagrażać. Powstała zupełnie nowa sytuacja, w której liczne narody, liczne czy nawet tylko grupy etniczne przekształcające się w naród, odzyskały swobodę działania. Poczynając od Finlandii na północy, kończąc na Węgrzech, czy nawet na częściowo na Jugosławii na południu, a paręnaście lat wcześniej dotyczyło to także Bułgarii, jeszcze trochę więcej dotyczyło to także Rumunii. Cała ta wschodnia Europa odzyskała możliwość działania. I traktat, późniejszy traktat ryski, rozejm zawarty w październiku w Rydze, zburzył tą szansę, zniszczył tą szansę. Szansę wolności tych krajów, szansę wolności tych ludów. To się wtedy zaczęło.
Dlaczego zniszczył szansę wolności tych ludów? Dlatego, że one właściwie wszystkie nieprzyzwyczajone do normalnych stosunków uwierzyły, że podziały etniczne są podziałami zasadniczymi. Polska miała też szansę, była właściwie jedynym z krajów tej wschodniej Europy, który miał szansę z tym zerwać. Tą szansą były działania Piłsudskiego, tą szansą były działania, które doprowadziły do odzyskania niepodległości, które w swoim zamierzeniu dążyły do tego, żeby odzyskać wspólną niepodległość wszystkich podporządkowanych tym upadłym mocarstwom krajów. I przeciwko tej szerokiej koncepcji integracyjnej Józefa Piłsudskiego pojawiła się przede wszystkim w Polsce koncepcja narodowo-demokratyczna, koncepcja, która była zapowiedzią klęski. Klęski całej Europy, zagrożenia całego świata, a także późniejszych takich pojedynczych faktów, jak to porwanie kilka dni temu samolotu, który leciał nad Białorusią. Ta szansa polegała na tym, że można było, że trzeba było, że było konieczne, żeby stworzyć blok krajów, które zostały właśnie wyzwolone. One powinny połączyć swoje wysiłki. Wystarczyło sięgnąć do prostego podręcznika geografii z ówczesnych czasów, żeby zauważyć, że z tych trzech mocarstw jedno wprawdzie w istocie przestało istnieć, czyli monarchia austro-węgierska, ale dwa pozostałe miały wszystkie szanse, żeby stać się potęgami znacznie silniejszymi niż każde grupy etniczne, które mieściły się między nimi. Konieczne było, i Piłsudski do tego dążył, konieczne było stworzenie bloku, który geopolitycznie będzie wystarczająco silny, żeby powstrzymać ewentualny napór czy ze wschodu, czy z zachodu, czy niemiecki, czy rosyjski, który zresztą okazał się rosyjsko-sowieckim. Ta szansa została przekreślona i wiemy przez kogo. Została przekreślona przede wszystkim przez narodową demokrację, która z różnych powodów była taką siłą przewodzącą w Sejmie Polskim i to była główna siła na tym obszarze, ale były także mniejsze siły nacjonalistyczne, które w poszczególnych krajach zdobywały władzę. I do czego to najpierw doprowadziło? Najpierw doprowadziło to do lat 1939-40. Co się wtedy stało? Prawie wszystkie kraje całej tej strefy w mniejszym czy większym stopniu stały się łupem dwóch zaborczych mocarstw nieprzyjacielskich. Nieprzyjacielskich w stosunku do nas, Rosji Sowieckiej i hitlerowskiej Rzeszy. Każdy z tych krajów chciał być samodzielny. Każdy z tych krajów nie chciało zawrzeć porozumienia obronnego z innymi. Każdy z tych krajów tworzyło warunki, w których takie porozumienie było niemożliwe. I zaczęło się pierwsze nieszczęście rozejmu podpisanego w Rydze, rozejmu pokojowego. Pierwsze nieszczęście, które
dotknęło w szczególności Polskę, kraje bałtyckie, ale zaczęło już odbijać się na południowo-wschodniej części naszej części Europy. To była pierwsza klęska w latach 39-40. Druga klęska nastąpiła w początku już wojny, w początku lat 40. Wtedy po raz drugi i to w sposób trwały na blisko pół wieku. Niektóre z tych krajów znalazły się w Związku Radzieckim, inne zostały podporządkowane Związkowi Radzieckiemu. Wszystko polegało na tym, całe nieszczęście polegało na tym, że zamiast wytworzyć blok wspierających się państw, które zapewniałyby sobie obronę, były wystarczająco silne, tworzyło to siłę przeważającą zdecydowanie i ogromnie nad Niemcami, stwarzało to siłę nie do pokonania przez Rosję. Jeżeli my chcemy szukać etnicznych Polaków i wierzących katolików w jakimkolwiek okresie dziejów Polski, to szykujemy sobie klęskę. Nie dlatego, że katolicyzm jest zły, ja jestem katolikiem. Wykorzystanie katolicyzmu do celów politycznych jest zapowiedzią katastrofy. I to parę razy się w Rzeczypospolitej pokazało. Ale najsilniej pokazało się wtedy w roku 1920, kiedy nie Kościół zresztą, tylko endeccy przywódcy powiedzieli: musisz być katolikiem. I powiedzieli: musisz być Polakiem. Prawdopodobnie 1/4, a może nawet 1/3 ówczesnych ludzi mieszkających na terenie ziem, na terenie powstającej Polski, nie wiedziała, jakiej jest narodowości. Wiedzieli ludzie oświeceni. Ja pamiętam, jako młody chłopak, w 1939 roku, gdzieś na początku października, byłem w małym miasteczku takim, gdzieś na Kielecczyźnie, gdzie tą wojnę 1939 roku przeżyłem. I w październiku już tam zaczęły się targi, jarmarki, raz na tydzień taki duży targ. Ja chodziłem między tymi wszystkimi grupami chłopów, które przedstawiały tam jakieś płody rolne na sprzedaż, ale wszyscy rozmawiali o nowej sytuacji, prawda, od paru tygodni byli przecież tam Niemcy. I pamiętam taką rozmowę, kiedy jakiś chłop perorował. No i co się z tą Polską stało? Oni, Polacy, mu tak krzyczeli, że będą tacy wielcy, i po 20 latach wszystko wróciło po staremu. Byli Rosjanie i Niemcy, są Rosjanie i Niemcy, a ci Polacy nas tylko wpędzili w nieszczęście. A ci Polacy tylko nas wpędzili w nieszczęście. Taka była jeszcze w 1939 roku. To się podczas wojny bardzo zmieniło. Już w 1944 roku by nikt tak nie powiedział. Można powiedzieć, no, zasługa Niemców. Gdyby Niemcy się inaczej zachowywali, bo może to wyglądało inaczej. Niemcy sobie wyrobili jak najgorszą opinię. Więc w 1944 roku już by tego nikt nie powiedział. Ale w 1939 roku mówi się: ci Polacy wpędzili nas w nieszczęście. Siebie też po 20 latach już ich nie ma. Rozmawiali ludzie, którzy mieli 40-50 lat, pamiętali dawne czasy. I w tym kraju, a przecież na Białorusi, na Ukrainie, także na Litwie. Gdzie na Litwie ten nacjonalizm już się rozbudował dość silnie, ale w tych krajach znaczna część ludzi
mogła mieć świadomość etniczną. Nazywali to my tutejsi. Nie tylko na Polesiu mówiono my tutejsi. W Kielecczyźnie, sam to słyszałem, też mówiono my tutejsi. Nie mówiono my Polacy, mówiono, niektórzy mówili oczywiście my Polacy. Ci, którzy chodzili do polskich szkół, to już mówili my Polacy. A ci, którzy chodzili do carskich szkół, to mówili my tutejsi. I obok nacjonalizmu polskiego w ciągu tych stu lat, stu kilku lat, które nas dzielą od tamtego czasu, ten nacjonalizm był silny i doprowadził do straszliwych katastrof. Bolszewicy byli w stanie niesłychanie niebezpiecznym dla nich. Przegrali wojnę z Polską, nie byli w stanie powstrzymywać dalej polskich ofensyw na Ukrainie. Te polskie ofensywy w znacznej mierze hamowali polscy generałowie, którzy wychodzili z armii austriackiej, a mieli majątki ziemskie we wschodniej Galicji. Była ogromna przewaga wojsk polskich na południu po rozbiciu Armii Budiennego, po praktycznie zniszczeniu II Armii Sowieckiej. To była, jak ówczesny pułkownik Rumel z Korpusem Kawalerii ruszył z Wołynia nie spotykając przeciwnika, dotarł 30 kilometrów od Kijowa. Zniszczył tam węzeł kolejowy i wrócił. I wrócił. Wojska polskie bez walki zajęły Mińsk. Te ziemie oraz Ukrainę, z którą mieliśmy układ międzypaństwowy, Stanisław Grabski oddał Sowietom. I oddał Sowietom dlatego tylko, żeby zachować czystość etniczną i czystość religijną w Rzeczpospolitej, licząc, że te mniejszości narodowe uda się też jakoś spolonizować. Kto się potem rozprawił? Najpierw z ludnością Mińska, a później z ludnością Nowogródka, a jeszcze później z ludnością polską na ziemiach nadwiślańskich. Ktoś wreszcie rozprawił? No przecież bolszewicy. Najpierw Niemcy, potem bolszewicy. Ale to nieszczęście zostało zakodowane w roku 1920. I zostało zakodowane świadomie. A dzisiaj co się dzieje? Dzisiaj oczywiście ten Mińsk, który Polacy zdobyli, zajęli, bo prawie bez walk, zajęli w 1920 roku i opuścili jeszcze przed końcem tego roku, którzy dotarli do Korostenia i wrócili z to pod Korostenia, oddali ziemię, które już zdobyli, oddali ziemię Rzeczypospolitej. To czy ci Polacy nie mają następców? Jeżeli dzisiaj potrzebne nam są integracje, i to bardzo potrzebne nam są integracje, to już żyjemy w zupełnie innym okresie historii. Wtedy, w roku 1920, na ziemiach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej mieszkało 55 milionów ludzi. Jeżeli do tego jeszcze dodaliśmy Łotwę, Estonię, jeżeli jakieś związki z Ukrainą, z Białorusią,
wykraczające przecież granice przedrozbiorowe, to oczywiście ta ilość jest była coraz większa. Wtedy to wystarczało, żebyśmy się obronili przed każdym mocarstwem agresywnym, a nawet przed sojuszem dwóch takich strasznych mocarstw agresywnych. To nam wystarczało. Dzisiaj nam to nie wystarcza. Dzisiaj nie wystarcza nam żadne kulawe międzymorze, bo nie mówi się już o prawdziwym międzymorzu, tylko mówi się o Trójmorzu, przy czym jest to Trójmorze, które ma dostęp tylko do jednego, bo w skład tego Trójmorza wchodzi tylko Polska, która ma dostęp do morza. Na pewno Węgry nie mają, a Czechy i Słowacja, które no tak są, nie są w tym czwórporozumieniu, też nie mają dostępu do morza. Jest to powtórzenie, myślenie typu Dmowskiego, myślenie typu Krapskiego w zupełnie innej sytuacji, jeszcze gorszej. W tej chwili, jeżeli Europa chce się obronić, ta Europa, której ludność w ciągu najbliższych jakichś 30 lat zmaleje o 100 milionów. Zresztą to cofnięcie się demograficzne w Rosji będzie najsilniejsze, ale na Ukrainie to drugi kraj, jeżeli chodzi o ten spadek demograficzny. Otóż dzisiaj Międzymorze ma dużą wartość jako część zjednoczonej Europy, doprowadzając do wewnątrz Unii Europejskiej, doprowadzając do bliższych związków między morzem. Tutaj te silniejsze, bliższe związki zapewniają nam no, poważną rolę w zjednoczonej Europie. Ale zjednoczona Europa, blok zjednoczonych państw. Piłsudski też mówił, związek państw, a nawet traktatem, tylko związek traktatowy, wspólna armia, wspólna polityka zagraniczna, a ponadto samodzielne. To Piłsudski też mówił o tym, że poszczególne człony tego mogą, powinny, należy im się, żeby były samodzielne, żeby same o sobie decydowały. Ale o swojej wspólnej obronie, o przyspieszeniu wspólnego rozwoju powinny decydować łącznie, bo to jest po prostu rozsądniejsze. Otóż jeżeli my dzisiaj możemy oczywiście tworzyć jakąś formę międzymorza w ramach Unii Europejskiej, ale powinniśmy dbać przede wszystkim o zjednoczenie całej Europy. Ktoś, jakiś polityk powiedział, że on jest wybitnym polskim patriotą, będzie bronił patriotyzmu polskiego i nigdy nie pozwoli, żeby ofiarowanie nam przez Unię pieniędzy wpłynęło na naszą praworządność. Nasza polska praworządność jest polską praworządnością. Nie wolno się nikomu mieszać do polskiej praworządności. I nie można tej polskiej praworządności kupować za pomoc, bardzo wysoką pomoc Zachodu. Tego wymaga od nas patriotyzm. Nie. Tego wymaga od nas głupota, albo bym powiedział jeszcze więcej. Tego wymaga od nas szkodnictwo. Tego wymaga od nas szkodnictwo. Nie mówiąc o tym, że jesteśmy narodem, który zasługuje na to, żeby mieć państwo praworządne. Żeby mieć państwo, które się nie będzie wzorowało na towarzyszu Wiesławie, czyli Gomułce. Otóż
będąc, zachowując wszystkie kanony demokratyczne, zachowując pełen stan niepodległości, Polska powinna działać na korzyść wielkiego bloku europejskiego, powiększonego w stosunku do dzisiaj, powiększonego na pewno, bo to jest nasz interes. To jest nasza miłość, nie tylko interes, nasza miłość do historii Polski, do historii Rzeczpospolitej, poszerzonego o Ukrainę, Europy poszerzonej o Ukrainę, Europy poszerzonej o Białoruś. Ja rozumiem, że my mieliśmy rozmaite zatargi, niektóre bardzo, bardzo nieprzyjemne. Ale to wcale nie oznacza, że mamy w stosunku do naszych pobratymców najbliższych mieć tylko wściekłości i pogardę. Ani na jedną, ani na drugą oni nie zasłużyli. Otóż to jest działanie, które broni Polski, a ta Polska, jak cała Europa, będzie mniej więcej w połowie XXI wieku bardzo silnie zagrożona przez kraje kultury islamskiej. W późniejszych latach być może pojawią się jeszcze inne mocarstwa. Kierunek rozwojowy jest taki, że jeśli Chiny sobie poradzą z tymi zakodowanymi w tym państwie mocnymi przeciwieństwami, najbogatsi ludzie w Chinach pilnują komunizmu. No jest to sprzeczność sama w sobie. Jeżeli się Chiny sobie z tym poradzą, jeżeli sobie Indie poradzą z rozmaitymi kłopotami wewnętrznymi, jeżeli różne kraje czarnej Afryki, chociażby takie jak Nigeria, też poradzą sobie ze sprzecznościami wewnętrznymi, Ameryka Łacińska, aby żyć w tym świecie, który się będzie rozwijał przez cały XXI wiek. Nie wychodzimy wyobraźnią dalej. Będzie się rozwijał przez cały XXI wiek. To jeżeli nie stworzymy silnej Europy, potężnej Europy, to zostaniemy zgnieceni. Rosja także zostanie zgniecona. Rosja, jak już mówiłem, jest państwem, które idzie od sukcesu do sukcesu, od klęski do klęski. Każde dwa sukcesy rozdzielone są trzema klęskami. Otóż, albo i więcej nawet się zdarzało. Otóż, patriotyzm zaściankowy, patriotyzm, my decydujemy o naszej praworządności, a oni nie mają prawa, mają najwyżej obowiązek nam płacić, nie wiadomo za co. To nie jest patriotyzm, to jest po prostu tylko i wyłącznie głupota. Wydarzenia ostatnich 100 lat pokazują. Gdyby to wymagało, żeby wojna potrwała jeszcze powiedzmy 2 tygodnie, 3 tygodnie w 1920 roku, a może i krócej, żeby Polacy doszli znowuż do Kijowa i doszli do Dniepru na całej długości tej rzeki, potrzebowano rzeczywiście jeszcze 2-3 tygodni. Gdybyśmy tą wojnę zakończyli nie pozorowanym zwycięstwem, ale rzeczywistym zwycięstwem. Traktat Rycki to było pozorowane zwycięstwo. Gdybyśmy zakończyli to zwykłym zwycięstwem, gdybyśmy w jakiś sposób zintegrowali, a te sposoby były rozważane i to rozważane bardzo poważnie. Gdybyśmy zintegrowali cały blok tutaj wokół Polski, oczywiście, ponieważ Polska była najsilniejsza
nie z racji jakiejś historii czy czegokolwiek, tylko po prostu była wówczas najsilniejsza. Otóż w całym okresie międzywojennego dwudziestolecia była na tym obszarze najsilniejsza, a później wśród państw satelickich Związku Radzieckiego. I zresztą w 89 roku, w 90 roku pokazała, że jest najsilniejsza i przeprowadziła tą operację, która się skończyła przecież likwidacją Związku Radzieckiego, klęską, a potem likwidacją Związku Radzieckiego. Otóż gdybyśmy ten późniejszy rok, 89, 90, jego odpowiednik wykonali w roku 1920, nie mielibyśmy powodu użalać się, że jakieś obce siły, jacyś dyktatorzy krwiożerczy porywają jakieś samoloty, chwytają, mordują jakichś ludzi. Łukaszenko morduje własne społeczeństwo, które się przeciwko niemu zwraca. Otóż nie mielibyśmy tego. I dlatego trzeba sobie bardzo, bardzo wyraźnie powiedzieć i bardzo wyraźnie zrozumieć. Błąd został popełniony nie dlatego, że Protasiewicz poleciał samolotem z Aten do Wilna nad terenem Białorusi. To nie był żaden zasadniczy błąd. Błąd został zrobiony wtedy, kiedy zawarto traktat rozejmowy w Rydze i siłą faktów zrezygnowaliśmy z Rzeczypospolitej wielu narodów, kilku narodów, co było jedyną metodą, żeby tym narodom, każdemu oddzielnie zapewnić bezpieczeństwo. I my wcale nie jesteśmy narodem, który najbardziej z tego powodu ucierpiał. O wiele bardziej od nas ucierpieli od Rosjan, Litwini, Białorusini, a jeszcze bardziej Białorusini, a najbardziej Ukraińcy. My mieliśmy chociaż pozór własnego państwa, a oni byli oddani mordercom w łapy. Oni by zostali oddani mordercom w łapy. Nie my zapłaciliśmy największą cenę, chociaż zapłaciliśmy cenę ogromną. Inni zapłacili cenę jeszcze większą. I ta cena chociażby powinna nam zwrócić uwagę, że my współcześnie, my, Polacy, Europejczycy, musimy tworzyć blok, który zapewni nam bezpieczne funkcjonowanie. To wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć.